W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Wczoraj odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Warszawsko-Mazowieckiego Okręgu. To zebranie odbyło się w Falentach. No i miano wybrać nowego prezesa, na celu miało wybrać nowego prezesa i oczywiście delegatów na Kongres Polskiego Związku Bokserskiego. Ale to zebranie zakończyło się wielkim skandalem. Po raz pierwszy w historii, jak ja żyję, ja chyba Polski Związek Bokserski od 10 lat funkcjonuje, to zebranie okazało się, że sekretarza generalnego Polskiego Związku Bokserskiego woła się policję i z sali się wyprasza z obrad. Pan Janusz Stabno pełnił funkcję, był w roli obserwatora z ramienia Polskiego Związku Bokserskiego, również Leszek Dąbrowski. Tym panom się bardzo nie podobało, mam tu na myśli pana Wieszczyka, w którym się odezwał duch Ubeka. Mam na myśli również pana Andrzeja Rajkowskiego, śmiesznego człowieczka, który latał tam przy bramie i wszystkich sprawdzał, kontrolował. Nikt nie mógł wejść na to zebranie bez wiedzy tych panów. Także to zebranie było bardzo takie, w jakimś takim stopniu bardzo śmieszne i myślę, że jutro odbędzie się zarząd Polskiego Związku Bokserskiego. Ja do tego wrócę i będę chciał unieważnić te wybory. Pan Janusz Stabno nie tylko, że nie musiał być gościem zaproszonym, ale pełni funkcję sekretarza generalnego Polskiego Związku Bokserskiego i jakby to był nadzór, jakby była to kontrola nad okręgiem, czy wszystko przebiega prawidłowo, ale widocznie w rozumowaniu tych panów to było jakoś sprzeczne z ich jakimiś poglądami, bo oni powiedzieli, że nie zaprosili nikogo z Polskiego Związku Bokserskiego. Sytuacja dla mnie bardzo niezrozumiała. Jest to tragiczne dla Polskiego Związku Bokserskiego, że w ten sposób taka sytuacja trwa. Nie dość, że boks amatorski jest słaby, ale mamy takich działaczy, a nie innych, którzy naprawdę wszystko jakby po drodze niszczyli. Odnosi się to również do Okręgowego Związku Bokserskiego, gdzie ci panowie uzurpują sobie prawo jakby do wszystkiego. Po raz kolejny został prezesem wybrany pan Wieszczyk. Ja tylko jeszcze chciałem zaznaczyć, bo tego nie powiedziałem, że w momencie wyproszenia przez w asyście policjantów, gdzie wyprosili pana Janusza Stabno i Leszka Dąbrowskiego, ja na znak protestu wstałem, powiedziałem, że jako prezes nie wyrażam zgody na takie zachowanie. Jest to dla mnie żenada i wyszedłem po prostu za swoimi przyjaciółmi, bo pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją. Sala, no również widziałem, że była zintegrowana, bo nawet były okrzyki, żeby zostawić, był też, żeby nawet tą sytuację przegłosować, ale oczywiście ci panowie nie wyrazili zgody. Chciałem powiedzieć, że pan Wieszczyk funkcjonuje już od 2000 roku, ma piękny wiek, no wieku się nie podkreśla, ale można potwierdzić, że w przyszłym roku kończy 70 lat i wydaje mu się, że się na wszystkim zna, a moim zdaniem najwyższa pora już dopuścić młodych działaczy, żeby weszli i żeby ten boks warszawski odbudowali, bo boks w Warszawie po prostu umiera. Kiedyś była najsilniejszym okręgiem, a w tej chwili, no niestety, no jest daleko, daleko we wszystkim. Także, no szkoda, że tak się odbywa, nie ma innych działaczy, młodzi działacze, którzy przychodzą, patrząc na tych panów, a zwłaszcza na pana Wieszczyka, szybko uciekają, bo nie chcą mieć z tym pana nic wspólnego, nic do czynienia. Jutro jestem umówiony wspólnie z sekretarzem panem Januszem, tam u prawnika naszego. Będziemy tą sprawę dyskutować i oczywiście jesteśmy umówieni na godzinę 9, a jutro o godzinie 11 zbiera się zarząd Polskiego Związku Bokserskiego i tą sytuację przedstawię z wnioskiem. Oczywiście dziś chciałbym nawet unieważnić te wybory, bo wielu z tych delegatów, którzy było, to nawet takich klubów nie ma zarejestrowanych w Polskim Związku Bokserskim, a wszyscy otrzymali mandat. No, sytuacja dla mnie niezrozumiała, bo skąd powinny być kluby, które biorą udział w rywalizacji, czy młodzieży, czy juniorów. Takich rzeczy nie ma, dostali mandat od pana Wieszczyka.